Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie sierpnia. W sierpniu przeczytałam 18 książek i to jest pierwsza z tych książek, Hyperion Dana Simmonsa, pierwsza część tetralogii o Hyperionie. I tutaj mamy science fiction. Szóstka bohaterów leci na właśnie tytułową planetę Hyperion. Tam istnieje coś takiego jak kult boga dzierzby, czy takiego bóstwa mityczno-cudownego do końca nie wiadomo też, jak ten dzierżba wygląda, kim on jest, jakie ma moce. I ci właśnie bohaterowie lecą do niego w pewnym konkretnym celu i oni podczas tej podróży opowiadają swoim współpasażerom historię swojego życia. Jakieś najważniejsze fakty, wydarzenia, które ich doprowadziły do tego momentu, w którym są obecnie, czyli właśnie lotu międzyplanetarnego na tą, do tego świata Hyperiona. I generalnie jest to, no, taka już można powiedzieć klasyka science fiction. Bardzo podoba mi się styl pisania Dana Simmonsa. To mnie do siebie przekonuje. Natomiast ja akurat zrobiłam trochę tej książce krzywdę, bo nie dowiadywałam się wcześniej, o czym ona jest i jakby o jej konstrukcji, bo ja z założenia nie lubię dużo wiedzieć o książkach, które chcę czytać. Lubię jakby podchodzić do nich z otwartą głową, bez żadnych naleciałości, bez żadnych uprzedzeń. I to akurat jest ten nieliczny przypadek, kiedy zrobiłam sobie tę krzywdę, bo mogłam się czegoś dowiedzieć, bo ja jakby, to jest 6 osobnych historii, które są połączone taką właśnie framugą, taką klamrą tego lotu międzyplanetarnego, a ja jakby doszukiwałam się na siłę, tak usilnie szukałam tych połączeń fabularnych, bo myślałam, że podobnie jak w Piątej Porze Roku, którą jakby czytałam niedawno przed tą książką i trochę mi to tak już jakby zniszczyło to myślenie, że jakoś te historie będą się łączyć i ja, jeżeli będę takim sprytnym czytelnikiem, to, że to złapię. I no, nie było tam czegoś takiego. No i generalnie zniszczyło mi to trochę jakby podejście do tej książki i cieszenie się nią, tą historią. Dodatkowo zrozumiałam to dopiero w ostatnim rozdziale, przy ostatniej historii. No i stwierdziłam, że w takim razie muszę przeczytać tę książkę jeszcze raz. Trochę poczekam i przeczytam ją jeszcze raz, zanim pójdę dalej w serię. Bo generalnie wtedy wydaje mi się, że byłabym w stanie ocenić ją pełniej i rzetelniej, bo jak na razie to było takie trochę odbicie się, ale ze względu na to moje przekombinowanie w odbiorze. Kolejną książką, którą przeczytałam, to Autostrada Łez Jessica McDiarmid w tłumaczeniu Anny Rosiak. I tutaj mamy pozycję z gatunku True Crime. To jest książka, która przedstawia historię pewnego odcinka autostrady w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej, w dosyć takim dzikim terenie, niezbyt zurbanizowanym, niezbyt takim, gdzie jest dużo przestrzeni, dużo dziczy i też nie funkcjonuje dobrze transport publiczny. Właściwie nie ma go w ogóle. I osoby, które potrzebują się przedostać z jednego miasteczka do drugiego, bardzo często korzystają, to jest właściwie ich jedyna opcja. Nawet nie to, że to wynika z ich chęci, tylko są zmuszeni korzystać z autostopu. I dodatkowo jest to teren zamieszkany w głównej mierze przez ludność rdzenną, przez przedstawicieli pierwszych narodów i to też jakby ze względu na strukturalny rasizm i politykę Kanady, zwłaszcza w poprzednich dekadach, to też jest to teren dosyć taki zaniedbany, można powiedzieć niedoinwestowany, gdzieś tam porzucony, zmarginalizowany. I przy tej autostradzie od dawien dawna było tak, że ginęły kobiety, zostały porywane, potem okazały się mordowane, po prostu dokonywane zostały na nich przeróżne zbrodnie i tych przypadków było bardzo dużo na przestrzeni lat. I tutaj mamy przedstawioną historię tych ofiar, ich rodzin, tego jak oni próbowali dochodzić sprawiedliwości, rozwiązywać te sprawy, zapobiegać potem, żeby kolejne przypadki się nie pojawiały. Przedstawiali konkretne rozwiązania, ale rząd nie był przychylnie nastawiony. Rząd mam tutaj na myśli i taki odgórny, i też na skali lokalnej. Nieprzychylne nastawienie funkcjonariuszy do rozwiązywania tych spraw kryminalnych. Było bardzo dużo popełnionych błędów, które już w oczywisty sposób nie są do naprawienia ze względu na przykład na to, że nie był dobrze pozbierany materiał dowodowy. Nie byli przesłuchiwani odpowiedni świadkowie, którzy na
przykład teraz już nie żyją, więc nawet nie ma możliwości, żeby poprawić te przesłuchania. I tych spraw było tak dużo, że też jest opisane to, jak społeczność, jak wspólnota tych ludzi zamieszkałych w tamtym terenie, jak ona na tym bardzo ucierpiała. W mojej ocenie jest to bardzo dobra książka właśnie z takiego gatunku true crime. Ona może jest momentami tak dosyć topornie napisana, taki jest dosyć toporny język. Jest też chaotyczna, ale wydaje mi się, że ta chaotyczność wynika po prostu z samej tej struktury spraw, że one są, były prowadzone dosyć chaotycznie, też ze względu na upływający czas, pamięć, wspomnienia świadków, czy osób, które były zaangażowane w różne sprawy, no też jest momentami się wykluczająca i autorka też zwraca na to uwagę, że próbowała w najlepszej wierze, w najlepszej możliwości skorzystać z tych faktów, które były jej dane i też wiele rzeczy, które tam gdzieś usłyszała, ale wydawały jej się naciągnięte, to pomijała. Po prostu najbardziej starała się skupić na faktach, które znajdowały potwierdzenie więcej niż jednym źródle. I można by się przyczepiać do tego języka i do tej może momentami konstrukcji, ale uważam, że akurat w przypadku tej książki tutaj nie chodziło o doznania literackie dla nas jako czytelników, tylko chodziło o to, żeby w końcu oddać głos tym grupom, które do tej pory nie miały tego głosu, były bardzo marginalizowane i wręcz odpychane od tego, żeby ich sprawa mogła dojść do głosu powszechnej świadomości, a teraz jakby zostało dany im ten głos i to narzędzie, za pomocą którego my możemy jakby poznać tą historię. My to i tak jesteśmy tutaj jakby w Polsce, jako polscy czytelnicy, to jesteśmy gdzieś tak może bardziej jako świadkowie tej historii. Nie możemy tak naprawdę nic zrobić, natomiast myślę, że w Kanadzie, w tym kraju to jest szczególnie ważne, czy w ogóle na kontynencie amerykańskim, żeby to wybrzmiało, bo jest szansa, że coś zmieni się w tym temacie. Jeżeli chodzi właśnie o taką syntezę faktów, syntezę pewnej rzeczywistości, przedstawienie do tej pory tych marginalizowanych spraw, to uważam, że tutaj ten aspekt został bardzo dobrze nam przedstawiony i uważam, że to jest po prostu dobra książka w tym gatunku true crime. Autorka też jest obecna, chociaż nie jest na pierwszym planie, ona rzeczywiście oddaje głos tym bohaterom tej historii, nie opisuje tam siebie. Też opisuje w sposób taki wyważony, spokojny, widać, że to jest takie przemyślane. Nie jest taka narracja bardzo emocjonalna, nie jest też w żaden sposób agresywna. Tutaj nie są poddane ocenie żadne służby, nadmiernej ocenie, można powiedzieć, takiej jakby bardzo agresywnej, stawiającej sprawę tylko zero-jedynkowo, pomimo tego, że te emocje jakby są widoczne ze względu na sam fakt po prostu tej sprawy, ale jest to tak naturalnie wyważone i po prostu jest to tak dobre, interesujące w odbiorze. Ja mogę tylko polecić tą książkę. Dalej przeczytałam książkę Wita Szostaka pod tytułem Cudze słowa i wydaje mi się, że to jest taka książka dosyć znana, komentowana szeroko, polecana, też ją często widziałam w różnych zestawieniach książek godnych uwagi, godnych polecenia, godnych czytania. No i wiedziona ciekawością sięgnęłam po tą książkę. Tutaj postacią centralną jest pan Benedykt, tylko że my jako czytelnicy poznajemy go w momencie, kiedy on już nie żyje i osoby, które były, dla których on był bliski, ważny w ich życiu, to opisują różne sytuacje z nim związane, jak go poznali, jego życie, jego cechy, w próbie pewnej takiego, można powiedzieć, pożegnania się z nim, ostatniego pożegnania. No i generalnie muszę przyznać, że ta książka mi się nie podobała. W ogóle rozminęła się ze mną. W ogóle jakby no nie zagrała z moją wrażliwością. To nie jest w ogóle typ literatury, który jakoś do mnie dociera, który ze mną rezonuje. Po prostu nie podobała mi się ta książka. Nie wiem, może ja mam jakąś wrażliwość betonu, a może po prostu to nie jest ten typ. Bo gdzieś mi się wydaje, że to krąży na podobnej orbicie co Małecki, a Małeckiego książki też mi się nie podobają. W sensie
To nie jest tak, że one są złe. I cudze słowa też nie są złe. Ja po prostu tego nie widzę. Nie widzę tego geniuszu, tej doniosłości. Ten język mnie nie urzeka. Ten konstrukt również mnie nie urzeka. Bo ja też od początku wiedziałam, praktycznie jak tylko zaczęłam gdzieś tam to czytać, to wiedziałam, że to tak będzie szło, no jak okazało się, że szło, że od takiej wewnętrznej, zewnętrznej gdzieś otoczki takiego myślenia o tym zmarłym człowieku, że będzie to wchodziło coraz głębiej, coraz bliżej takich napięć wewnętrznych, takiego w sumie takiej pewnej, można powiedzieć, brzydoty. Po prostu rozminęłam się z tą książką, ona jakby nie była dla mnie, nie uderzyła we mnie na żadnej płaszczyźnie, nie znalazłam z nią porozumienia, no i nie była dla mnie, jest dla kogoś innego, no i to też jest jak najbardziej w porządku. Dalej przeczytałam książkę Tylko góry będą ci przyjaciółmi, słowa z więzienia Manus Bahruza Buhani w tłumaczeniu Tomasza Gołąski. I generalnie to była książka, która w założeniu miała być czymś takim unikatowym, bardzo ciekawym, bo mamy tutaj opowieść autora, autobiograficzną. On musiał uciec ze swojego kraju w dosyć dramatycznych okolicznościach, bo jego kraj był ogarnięty konfliktem zbrojnym. No i po prostu jako uchodźca uciekał w celu ratowania swojego życia do Australii. Podróż była dosyć trudna, no, raczej nieprzyjemna, jeżeli możemy się tego domyślić. I on został internowany w obozie dla uchodźców, właśnie Manus Regional Processing Center, i spędził tam długie lata. Opisuje, przekazuje te swoje odczucia, to jak tam było. I jest to dosyć, to są dosyć dramatyczne okoliczności, dosyć no nieprzyjemne, to jest nawet złe słowo, bo ja uważam, że nie powinno istnieć w ogóle coś takiego, a jeżeli już, to powinno być bardzo tymczasowe, a nie żeby ktoś w nieludzkich warunkach musiał był tam przetrzymywany przez lata, przez całe lata. Autor zdobywa telefon, oczywiście tak jakoś nielegalnie, i przesyła fragmenty za pomocą WhatsAppa. Fragmenty, które ostatecznie zostały umieszczone w tej książce, do osób, z którymi ma jakiś kontakt, do swojej prawniczki między innymi. I ta książka była dosyć nagradzana, tylko jakby ja uważam, jakoś tak opiniuję to w ten sposób, że sama otoczka tej książki, to właśnie, że ona była pisana przez WhatsAppa, że tak nielegalnie, że urywane są te fragmenty, to jest o wiele bardziej ciekawe niż sam finalny produkt, niż ta książka. Jeszcze dodatkowo ja mam jakby, wydaje mi się, że polska wersja, polska jeszcze książka wypada bardzo źle, bo co mnie skłania do takiego myślenia? To jest książka jakby honorowana, nagradzana, ona zdobyła też jakieś nagrody za granicą, a polski tłumacz, on to oczywiście zaznacza od początku, jakby w przedmowie do książki, że on nie korzystał z oryginału przy tłumaczeniu tekstu. Oryginalny tekst był pisany w języku farsi, czyli w języku ojczystym autora. Potem był przekład na język angielski i do Polski dostaliśmy tłumaczenie z języka angielskiego. I to tłumaczenie uważam, że jest fatalne, że jest bardzo złe, bo ta książka, to ten przekaz jest tak, to jest tak jakby przerost formy nad treścią, i nie wiem, czy do końca chce mi się wierzyć w to, że oryginał i potem angielska książka, która jest, też sprawdzałam opinie innych czytelników i właśnie angielskie opinie, amerykańskie czy angielskie właśnie, to ludzie są, no doceniają tę książkę bardzo, tam jest w większości, to są bardzo pozytywne opinie, pięciogwiazdkowe, czterogwiazdkowe w pięciogwiazdkowej skali. I to mnie jakby zawiodło do wniosku, że przyprowadziło do takiego wniosku, że coś jest z tym polskim tłumaczeniem nie tak. Zwłaszcza, że też tłumacz dał swoją przedmowę do tekstu w polskiej wersji i ona jest fatalna. Po prostu dla mnie to jest nieporozumienie, bo tu temat jest niełatwy, jest
Nie chcę też mówić, że patetyczny, ale no, tłumacz sypie takimi żartami o wypędzaniu weganizmu salcesonem od razu w przedmowie i to jest moim zdaniem nie na miejscu. I to nie jest tak, że ja się obruszam, bo nie mam poczucia humoru, tylko jakby od razu to nastawia mnie całkowicie negatywnie do reszty tekstu i jakby to mnie też skłania do wniosku, że coś tu poszło nie tak z tym tłumaczeniem. Na samym początku tej książki mamy właśnie wiele przedmów od różnych osób, które nakreślają nam ten szeroki kontekst powstawania tego tekstu i potem po tych wszystkich przedmowach, które są no dosyć takie poważne, tak bym to ujęła, że tam nikt nie żartuje z tej sytuacji, potem mamy przedmowę tłumacza i ja może przeczytam po prostu fragment, bo może to ja po prostu przesadzam. XXI wiek. Złe siły kontaktują się z człowiekiem przez Messengera, pokazują ładne obrazki, kuszą dobrami doczesnymi i sławą małojecką. A demona handlu nie da się wyegzorcyzmować tak łatwo jak wegetarianizmu. Samo podsuwanie salcesonu nie pomoże. Wiem, próbowałem. Może jednak nie będąc szkolnym egzorcystą, robiłem coś nie tak. W każdym razie, choć podnosiłem temat abominacji, jaką jest tłumaczenie z przykładu, dałem się namówić, podpisałem cyrograf, a potem były nagabywania, z reguły dziwnym trafem demon handlu dopadał mnie na zakupach w Lidlu, przypominajki, wreszcie bezlitosna egzekucja warunków. To dzięki niej macie wreszcie w dłoniach tę książkę, bo pierwotnie umówionego terminu nie udało mi się dotrzymać. Wam, drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy, pozostawiam do oceny, czy podołałem zadaniu, którego się podjąłem. Nie. Bo ta książka, kiedy już przechodzimy do tekstu właściwego, to jej styl literacki, językowy, to jest tak przebrzmiały, egzaltowany, to jest tak, to wyszedł taki mega gniot, to jest tak przerost formy nad treścią. Jest po prostu całkowicie niedostosowana do tego, co tam usiłuje nam autor przekazać. I generalnie mając próbkę tej przedmowy od tłumacza, ja jestem w stanie porównać te dwa teksty do siebie, że to jest duża kalka przełożona przez tłumacza, przez co to wychodzi taki mega gniot. Bo po prostu no nie mogę, nie mogę. I tu jakby nie, to nie chodzi o to, że ja nie sympatyzuję, czy nie mam empatii do tej historii, czy do położenia tego bohatera, ale to w jaki sposób ta książka, ten tekst jest napisany, to po prostu zniechęca do wszystkiego. To jest coś okropnego. W takiej literaturze, w tym nurcie takim więziennym czy obozowym, to jest najgorsza możliwa książka, jaką ja w życiu przeczytałam i nie polecam jej nikomu i uważam, że to jest kwestia przykładu polskiego, że on jest zniszczony. Bo to, co mnie na początku odrzuciło, to właśnie ta przedmowa tłumacza, ale postanowiłam ją odrzucić, jakby, no przedmowa to przedmowa, no ale jednak ta kalka nałożona na ten tekst właśnie przez tego tłumacza. Dalej przeczytałam też Hrabiego Monte Cristo, Aleksander Dumas. I muszę też dodać, że motywatorem, dlaczego ja sięgałam po taką bardziej literaturę klasyczną w tym miesiącu, to była akcja czytelnicza Ewy Lavender Refs. Ona organizowała taki maraton klasyczny czytania właśnie klasyków w sierpniu. No i ja lubię korzystać z takich akcji czytelniczych, więc jak najbardziej do tej też dołączyłam. No i tam kolejnym wyborem no to był Hrabiej Monte Cristo. I ja najbardziej pamiętałam ten pierwszy akt, można powiedzieć, tej powieści, samo zawiązanie akcji, potem to oszustwo i co się działo z Edmundem Dantesem. A w momencie, kiedy jakby bohaterowie, akcja przenosi się do Włoszech, to jakby już dla mnie to była jakby tabula rasa, nie pamiętałam praktycznie nic. Gdzieś tam potem przy końcówce znowu moje te wspomnienia wróciły, bo ja tą książkę czytałam dosyć dawno temu i muszę przyznać, że to jest naprawdę dobra literatura, po prostu bardzo miło i przyjemnie mi się ją czytało, też ze względu na język. Tutaj lektura wzbudziła we mnie dużo emocji, bardzo angażująca w siebie, to jest też jeden z tych klasyków, które naprawdę dobrze się czyta również współcześnie i można też
wiele dla siebie wyciągnąć teraz. To nie jest tylko tak, że my poznajemy tą obyczajowość i ona zostaje w przeszłości i nic dla siebie nie możemy tutaj jakby teraz zabrać jako czytelnicy, wręcz przeciwnie. No i ja mogę bardzo polecić te książki, pomimo pewnej objętości, ale przez nie naprawdę się płynie. Dalej przeczytałam taki przewodnik Nawiedzona Japonia Katrin Ross i sięgnęłam po tą książkę, bo po przeczytaniu książki Gambare, Warsztaty Umierania, w niej był zawarty taki rozdział dotyczący właśnie wierzeń ludowych w Japonii i jakby to był na tyle interesujący temat, że chciałam go jakby pogłębiać. No i gdzieś mi mignęła ta książka i stwierdziłam, że to będzie dobry wybór na początek i te oczekiwania moje zostały spełnione. Co prawda ja podchodziłam do tematu zupełnie jako laik i ja praktycznie nic nie wiem o Japonii, dlatego taki na początek krótki przewodnik okazał się być bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Tylko że tak, jak sam tytuł mówi, to jest przewodnik, czyli styl no jest tak jak w przewodnikach, bardzo taki syntetyczny, krótki, treściwy, mają nam zostać przekazane najważniejsze informacje. Są tutaj ilustracje, które obrazują różne elementy właśnie folkloru Japonii. Na końcu też bardzo ciekawe jest to, że mamy tutaj opowieści z okresu Edo i to po prostu są te przypowieści japońskie, i jest też do nich krótki komentarz, na co powinniśmy zwracać uwagę i jaką one funkcję pełnią w kulturze Japonii. Bardzo ciekawa pozycja, chociaż wydaje mi się, że dla osób, które są mocno obeznane z tematem, no to nie będzie to nic nowego, nic szczególnego. Mogą się poczuć nieco rozczarowane. Natomiast jak dla mnie na początek taka forma zrobiła się bardzo dobrze i coś mi, jakieś już wprowadzenie, jakiś ogląd na sytuację delikatny dała. Dalej przeczytałam książkę Potosi, Góra, która zjada ludzi. Autor to Ander Izagir, a przełożył Jerzy Wołkłaniewski. I tutaj mamy historię, reportaż o górze, o tytułowej górze Potosi, na której pracują i też na niej żyją Boliwijczycy, którzy trudnią się pracą w kopalniach, w której wydobywana jest cyna. I to jest bardzo taki przejmujący, bym powiedziała, reportaż, przejmująca historia, bo mamy tutaj przedstawioną historię poprzez pryzmat zwykłych ludzi. Tutaj mamy jedną bohaterkę, która od dziecka pracuje w tej górze przy właśnie wydobywaniu cyny i tam nie ma żadnych praw pracowniczych, nie ma właściwie związków, panuje wyzysk, niewola. W tej kopalni pracują również dzieci. Bardzo dużo zdarza się wypadków, przez to jest właśnie określenie, że góra, która zjada ludzi, bo można do niej wejść, do pracy i nie wyjść nigdy, bo zdarzy się wypadek i po prostu człowiek był, człowieka nie ma. I też jakie tam ci ludzie, którzy tam pracują, są bardzo biedni, wykorzystywani do wręcz takiej niewolniczej pracy. Wiadomo, to jest określane, że no nie są jak gdyby niewolnikami, tylko z własnej woli tam chodzą pracować, ale jaka to jest własna wola, kiedy nie ma innego wyboru. Tutaj mamy też przedstawiony taki ukazany obraz, co się dzieje, kiedy z gałęzi właśnie gospodarki, w tym wypadku z wydobywania cyny w tym miejscu, całkowicie usuwa się państwo, nie odgrywa tam żadnej roli, nie roztacza żadnej opieki nad ludźmi i wszystko zostało w pełni sprywatyzowane, zyski czerpią tylko pojedyncze osoby, a reszta osób pracuje na te zyski. Jakby ludziom, którzy są zwolennikami pełnej prywatyzacji systemu, czy to systemu opieki zdrowotnej, czy systemu emerytalnego, czy systemu edukacji publicznej, ludziom, którzy są za pełną prywatyzacją czegokolwiek, to bardzo polecam sobie przeczytać, bo tutaj jest właśnie pokazany obrazek, co się dzieje, kiedy państwo nie odgrywa żadnej roli. Po prostu jest całkowicie wycofane, wyrzucone z pewnej gałęzi gospodarki, bo no, tu jest to pokazane czarno na białym.
To bardzo dobry reportaż. Na początku byłam też nieprzekonana, bo ja nie lubię reportaży, gdzie autor się uwidacznia, a tutaj autor jest obecny, ale nie jest obecny w sposób żaden natrętny. On po prostu czasem daje upust swoim przemyśleniom i swoim emocjom, co wypada dosyć naturalnie jako komentarz do przedstawionych wydarzeń, do przedstawionych faktów. Też tutaj narracja jest tak, jakby historia jest prowadzona z perspektywy jednej osoby, jednej rodziny, dziewczyny, która pracuje od dziecka w tej kopalni i jest od dziecka w otoczeniu i też jest przedstawiona historia kobiet, jak one w tej hierarchii, jakie one zajmują miejsca, obowiązki i jaka im też krzywda się dzieje. I jakby śledzimy przez wiele lat, jak ta historia się toczy tej dziewczyny, to też nam daje pewien obraz tego, jak wygląda życie u podnóża tej góry. No i generalnie nie jest to łatwa, nieprzyjemna historia. To jest wręcz nie do pomyślenia, że w obecnych czasach, w XXI wieku, dalej dzieją się takie historie w imię zysku, w imię po prostu pieniądza, że bogaci są nie na żarci. Dalej przeczytałam Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina, Sacramento w stanie Kalifornia. Autorka to Izabel Szatrawska. I to jest bardzo ciekawa, interesująca pozycja, bo to jest dramat. To jest jakby pisana sztuka z myślą o deskach teatralnych, łącznie z tym, że tam mamy wymienione didaskalia. Jak autorka sobie wyobraża, jak ona wręcz chce, żeby była ułożona scena i załóżmy, jakie utwory muzyczne mogą być grane, jaka tam oprawa graficzna, więc to jest coś bardzo ciekawego. A jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj właśnie ukazaną sylwetkę tytułowego pana Hersza Lipkina i on, poznajemy też go w momencie, kiedy on już nie żyje i jego córki usiłują poukładać sobie pewne wspomnienia, ale to się wszystko też miesza czasowo, bo pan Hersz też jest obecny, też możemy jego posłuchać, jego wspomnień, czy przeżywać na bieżąco niektóre ważne wydarzenia w nim. To jest osoba, która ocalała z Holokaustu i on emigruje do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam spełniać się jako aktor, żeby robić karierę w Hollywood. Jest też taki ciekawy zabieg i też mamy tam wplecione to, jak on się odnajduje w tej Ameryce, jak na przykład podchodzi do tego, że w Ameryce nie wierzono w to, że w Europie wydarzyło się coś takiego jak Holokaust, że dla nich to po prostu było coś nie do przyjęcia i wręcz jego traktowali jako kłamstwo. Potem jak życie mu się też toczyło, jakieś paranoje, jakieś różne sprawy i generalnie ta książka, ten dramat, to było dla mnie duże zaskoczenie. Ja się w ogóle po pierwsze, nie wiem, nie spodziewałam się, że to będzie taka forma. Po drugie, nie spodziewałam się, że ta forma może okazać się taka dobra. To był taki duży rollercoaster tam. Nic tak naprawdę szczególnego się nie działo, jakby nic nie robiło na mnie dużego wrażenia, było tak, jakby można powiedzieć, stabilnie, aż do jednej sceny 22, która była jakby no, taką kwintesencją, ona była takim punktem kulminacyjnym całej tej opowieści i ona, wow, to było po prostu jak taki cios w podbrzusze. Ja nie spodziewałam się po prostu tego. Nie będę jakby mówić, o czym to jest, no bo generalnie do tego zmierza cały ten dramat, więc słabo było zdradzić taką najważniejszą, taki właśnie punkt kulminacyjny tego, ale myślę, że przy czytaniu nie sposób przejść obojętnie obok tego momentu, bo jest tak niezwykle cenny, ta scena celny w takiej syntezie pewnej rzeczywistości, która nadal jest aktualna. Ta scena 22 to naprawdę był taki rollercoaster też pod względem takim emocjonalnym, to uderzyło niezwykle celnie. Dalej przeczytałam Klechdy Sezamowe Bolesława Leśmiana i to jest zbiór takich baśni, które my możemy już znać w sumie z popkultury, ale w zupełnie innej formie, bo na przykład jest tam baśń o Alibabie i 40 rozbójnikach, albo też o Sezamie, o
Alladynie, tylko te baśnie są jakby zupełnie inaczej ukazane, napisane tak pięknym językiem, że to się po prostu aż chce czytać. Nie da się też ukryć, że niektóre te baśnie z bliskiego, w takim nurcie Bliskiego Wschodu, że one się trochę źle zestarzały, niektóre te sformułowania czy baśnie w ogóle nie przystają już do obecnych realiów, ale maestria słowa, z jaką posługuje się Leśmian, jak włada po prostu tym polskim językiem, to jest coś przepięknego. To jest taka prawdziwa uczta, taka wręcz perełka, to jest naprawdę aż czytając te klechdy, to ja aż byłam taka zadowolona, że ja znam polski, że to jest mój ojczysty język, że ja mogę go w pełni tak jakby rozumieć, żeby tutaj pojmować to jak właśnie Leśmian nam to tutaj przedstawia. Coś naprawdę wspaniałego, zachwycającego. Myślę też, że sięgając po te baśnie, nawet jeżeli to jest znana, już przeżarta wręcz przez popkulturę, ta baśń o Alladynie, motyw Alladyna, to on tutaj jest ukazany zupełnie inaczej. Ta fabuła jest inaczej pokazana niż na przykład w bajkach Disneya czy filmie też Disneya. Coś świeżego, niby znanego, ale jednak inaczej, więc to jest też bardzo ciekawe, bardzo interesujące do przeczytania. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że to są baśnie, więc jak w baśniach mamy funkcjonuje coś takiego jak refren, czyli powtórzenia, narracja szczątkowa. Świat przedstawiony też jest raczej ogólnie nakreślony, uproszczony. Kreacja bohaterów również jest uproszczona, też szczątkowa, więc tego tutaj, no, tych elementów związanych z mocniejszym budowaniem fabuły, świata czy bohaterów nie znajdziemy. Bardziej to jest takie szkicowe kreślenie, ale możemy cieszyć się tą maestrią języka, tym przedstawieniem, podaniem nam tego wszystkiego. To jest prawdziwa literacka uczta. Dzieciom na pewno bym tych baśni nie czytała, bo momentami są dosyć mocno brutalne, ale już młodzież myślę, że jak najbardziej. No a dorosły myślę, że tak samo, bo docenim kunszt językowy, więc bardzo mogę polecić. Zachwyciłam się. Widziałam, że jeszcze są też klechdy polskie. No i klechdy polskie tym bardziej sobie zamierzam przeczytać Leśmiana. Przeczytałam też zbiór opowiadań Marii Obert, Zabierz mnie do domu. I to są takie krótkie opowiadania, tylko o czym. Mam problem, żeby powiedzieć o czym, bo ja generalnie, kiedy je czytałam, to one były, no nawet byłam zaangażowana w tą lekturę. Tam były ciekawe takie koncepty, bardziej raczej współczesne, mierzące się z pewnymi współczesnymi problemami. Tylko ja, po mnie ta proza Marii Obert w ogóle spływa jak po kaczce. Ja nie zapamiętuję tego. Tam tylko te opowieści, nawet jeżeli miały ciekawe koncepty, to one były tak jakby urwane w najciekawszym możliwym momencie, że kiedy już jakby robiło się interesująco, to one się kończyły. I to się aż prosiło o to, żeby przedłużyć, żeby się dowiedzieć więcej i wtedy mogłoby być ciekawie, mogłyby robić wrażenie. A to były tak jakby takie zarysowane wstępne opowieści do szerszej, interesującej historii. I kiedy czytałam jeszcze te opowiadania, no to jakby byłam dosyć zaangażowana, nie powiem, że jakoś mocno, ale nie byłam też wynudzona. Ale już minęło trochę od skończenia tej książki i ja po prostu jej nie pamiętam. Ona ulatnia się z mojej głowy, z mojej pamięci. Nie jest to coś, co ja po prostu gdzieś zachowuję w sobie na dłużej. Nie wracam już myślami do tych opowiadań. No i czy to wada? Chyba to jest wada, że ta książka po prostu okazuje się, niby jest spoko, a tak na końcu, że jest nijako, więc nie jest to chyba dobrze. Dalej sięgnęłam po klasykę reportażu, czyli Lepsi od Pana Boga, reportaże z Polski Ludowej, autorstwa Janusza Rolickiego. I tutaj mamy taki zbiór reportaży wcieleniowych, czyli Janusz Rolicki jako jeden z pionierów akurat w polskim reportażu wcielał się w pewne postaci, na przykład budowlańca, czy osoby, która oszacowała szkody w uprawie chmielu, lub osobie, która szukała pracy, czy chciała kupić samochód.
On się wcielał po prostu w takie postaci i potem opisywał, były te reportaże publikowane w gazecie, żeby przedstawić Polakom, jak wygląda sytuacja w danym zawodzie. I muszę przyznać, że mi się te reportaże tak no, w miarę podobały, muszę powiedzieć. Były ciekawe. Na pewno było znać to, że rzeczywiście autor przeżył też to na swojej skórze. Dosyć dobrze były przedstawione, uważam, takie realia, taki ogólny sens tego, co autor chciał przedstawić w tych reportażach, w tych opracowaniach. To, czego mi zabrakło tutaj, to pogłębienie, ale też wydaje mi się, że jeszcze nie istniała taka szkoła wtedy, też nie było możliwe, że klimatu w ogóle na to, żeby wchodzić głębiej, pogłębiać pewne sprawy, żeby je tak dokładnie opisywać. Też niektóre też reportaże były blokowane jakby centralnie, nie wszystkie były dopuszczone do druku. Niektóre dopiero po tym, jak już PRL się skończył, to niektóre teksty dopiero były wypuszczone. Ale dla mnie i tak to było wszystko ciekawe. Ja jakby no, byłam zaangażowana w czytanie tego zbioru reportaży. Jedne były, wiadomo, słabsze, jak to zazwyczaj bywa w takich antologiach. Niektóre były słabsze, ale część była naprawdę bardzo dobra. Dalej przeczytałam Limes Inferior Janusza Zajdla i tutaj mamy przedstawioną taką historię Agrolandu, który jest takim sztucznie wykreowanym światem, społeczeństwem, no, w tym wypadku miastem, gdzie panuje idealny, utopijny socjalizm, każda jednostka ma swoje miejsce, każda grupa społeczna ma swoje miejsce i wszyscy bardzo dobrze prosperują, wszyscy się odnajdują w tym systemie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się bliżej, to tam już zaczyna pod powierzchnią okazywać się, że może nie do końca jest tak wspaniale, jak miało być w zamyśle i pewne ruchy, niedozwolone ruchy jak najbardziej są obecne. Dla mnie jest to oczywiste, że jest to pewna krytyka na no właśnie socjalizm, który mogliśmy obserwować w ZSRR, w PRL-u i tak dalej. Dążenie do tej utopijności, do tego pozoranctwa, które koniec końców wpływało źle na rzeczywistość. I tutaj no, są te smaczki, które jak najbardziej przemawiają za tą teorią. Natomiast mi nie do końca podobało się zakończenie. Nie podobało mi się, w którą stronę ono poszło. Jakby pod względem tego, jak to w środku, jakby fabuła książki spinała się idealnie. Wszystko było doskonale wytłumaczone. Wszystko miało sens, miało tak zwane kolokwialne ręce i nogi. To idealnie jakby grało. Ale dla mnie to nie było satysfakcjonujące, to zakończenie. Ja bym wolała, gdyby to poszło w zupełnie inną stronę. Znaczy się wiem dokładnie, w jaką stronę chciałabym, żeby to poszło. Żeby z czego to wynikało koniec końców. No ale no, wiadomo, nie mogę wam powiedzieć, no bo zakończenie. Chciałam innego wytłumaczenia i wyjścia z tej historii. I to, co jakby było nam pokazane, to no, nie podobało mi się. Nie było dla mnie satysfakcjonujące, ale no, doceniam to, że to tak bardzo dobrze grało samą fabułą, historią. I no też bardzo się cieszę, że w końcu przeczytałam tą książkę, bo to też jest pewnego rodzaju klasyka polskiego science fiction. To sprowadziło, to była jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza w ogóle, polska książka science fiction i okazała się być bardzo dobra. No i to jakoś tak sprowadziło ten gatunek do naszego kraju, więc jest to no, wartościowe, żeby znać taką książkę. Dalej przeczytałam biografię Marii Curie, autorstwa Ewy Curie, jej córki. I generalnie nie spodziewałam się tego, że ta książka jest tak dobra. Ona jest nie tylko dobra jako biografia, bo w biografiach też nie mam dużego doświadczenia, bo nie czytałam ich wiele, ale to jest jedna z najlepszych książek, jakie ja przeczytałam w całym moim życiu. Jest tak inspirująca. Można z niej czerpać pełnymi garściami również współcześnie i inspirować się, wyciągnąć tyle dla siebie, że to jest topka książek mojego życia. To są ogromne, patetyczne słowa, zdania, które ja teraz wypowiadam, ale no, są jak najbardziej prawdziwe i szczere. Dla mnie tak
ta książka jest doniosła i monumentalna. Polecam, polecam każdemu. Nagrałam o niej osobny film, w której też dużo, dużo opowiadam. Podlinkuję go w opisie, jeżeli ktoś by był zainteresowany. A ja ze swojej strony mogę bardzo, bardzo polecić. Ciągle myślę o niej. Wracam myślami, rozpamiętuję. Co też tutaj jest ważne, to, że mamy tutaj listy Marii, którą napisała do swojej rodziny, też jakieś zapiski jej myśli. I to jest niezwykle cenne, bo Maria pisała po polsku. Wiele tych listów było pisane po polsku. No i mamy jakby taką próbkę jej stylu, jej języka, jej przemyśleń, nie przepuszczone przez żaden filtr. Bo biografia, reszta tekstu była tłumaczona z francuskiego, chociaż to tłumaczenie uważam wypada fenomenalnie, bo to jest też taka piękna polszczyzna, taka perełka. Chce się obcować, chce się czytać po prostu z tą książką, ma się wrażenie, że się czyta taki elegancki język, a jednocześnie on nie jest sztywny, nie jest odpychający, jest bardzo ciepły taki, można jakby to powiedzieć. Ciepły, czuły, dobrze się to po prostu czyta i rozumie. A listy Marii właśnie nie są przepuszczane przez żaden filtr obcego języka. Mamy dokładnie to, co ona chciała przekazać i my jako osoby, dla których język polski jest językiem ojczystym, możemy to rozumieć. Możemy to przyjmować bez żadnych pośredników. No i to jest piękne, to jest wspaniałe. Bardzo serdecznie polecam tą książkę do czytania, bo to jest strasznie dobra książka, naprawdę. Strasznie to jest dobra książka. Dalej powiem o seriach, które czytałam, kontynuowałam w tym miesiącu i przeczytałam Iluzję. To jest drugi tom trylogii Cienie Przeszłości autorstwa Mieczysława Gorzki. To jest kryminał. I tam to jest tom drugi. Niektóre wydarzenia bezpośrednio wynikają z pierwszego tomu. Ale dla mnie ten tom był słabszy. Był dosyć taki słaby. Po świetnym pierwszym tomie, po Dzikim Sadzie, Iluzja była bardzo... Nie podobał mi się po prostu ten tom. Tutaj był taki syndrom jakby drugiego tomu i mam jakby też porównanie do trzeciego tomu, który czytam obecnie, z czego nie skończyłam, że ten trzeci tom jest taki bardzo wciągający dla mnie, a ten drugi to był taki niezbyt fajny i akurat on był taki, wręcz niepotrzebny bym powiedziała. Mogła to być duologia z pierwszego i drugiego, pierwszy i trzeci tom. No one mają wysoki poziom, natomiast ten tom drugi, no niestety nie. No i przeczytałam cztery tomy Akt Dresdena, czyli tom szósty Krwawe Rytuały, tom siódmy Martwy Rewir, tom ósmy Dowody Winy i tom dziewiąty Biała Noc. I ja bardzo jakby się zaangażowałam w te losy Harry'ego Dresdena. To już są właśnie wysokie tomy dosyć tej serii. Akcja już też nabrała pewnego rozpędu. Już tak niektóre rzeczy się wykrystalizowały. No i tutaj mam wrażenie, że z tomu na tom po prostu staje się ta seria coraz lepsza. Są potknięcia i Krwawe Rytuały mi się do końca nie podobały. Uważam, że chyba to był jeden z najsłabszych tomów tej serii i jakby chciałam się otrząsnąć po tym złym tomie, sięgnęłam po Martwy Rewir i Martwy Rewir to jest mój jak do tej pory najbardziej ulubiony tom tej serii. Ja mu wystawiłam po prostu 5 gwiazdek i jakby na tej fali tego, że to był tak świetny tom, tak mi się spodobał, to przeczytałam dwa kolejne, które też mi się spodobały, chociaż nie aż tak bardzo jak właśnie Martwy Rewir. I no cóż mogę powiedzieć, co jest seria, która ma swoje wady, ale ma tyle swoich też zalet, że ja ją czytam sobie z miłą chęcią. Słucham właściwie, żeby być już akuratnym, słucham w formie audiobooka i są idealne powieści takie przygodowe, żeby sobie coś robić i w tle ich wysłuchiwać. One są angażujące, ale też jeżeli się tam wyłączy człowiek na kilka chwil, na kilka minut, no to się nie zagubi w tej akcji, za chwilę będzie wiedział, powróci na właściwe tory, będzie wiedział, co się dzieje, więc no dla mnie to jest dla mnie to są po prostu świetne takie przygodowe, rozrywkowe pozycje, żeby coś lżejszego czytać w takich idealnych, fantastycznych klimatach. I
To są wszystkie książki, już jakie przeczytałam w sierpniu. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli macie jakieś komentarze, chcielibyście się czymś podzielić, to zapraszam do zostawienia ich pod filmem. A tymczasem już się dzisiaj żegnam i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!